Dziś na szczepienia rejestrują się osoby z rocznika 1963. W połowie maja ruszą z kolei szczepienia w zakładach pracy. Tutaj nie będzie ograniczeń jeżeli chodzi o wiek. Rząd pracuje nad szczegółowymi rozwiązaniami w tej sprawie. Będą one znane do końca miesiąca. Do końca czerwca w Polsce wykonanych zostanie 20 milionów szczepień. Dziś ta liczba zbliża się do 8 milionów. Wśród zaszczepionych są m.in. pracownicy służby zdrowia, nauczyciele i seniorzy. Już 3 miliony 800 tysięcy osób w wieku powyżej 60 roku życia zostało zaszczepionych, co najmniej pierwszą dawką to już blisko 40% tej populacji. Napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski rozszerzona będzie grupa osób zaszczepionych w trybie pilnym zostanie. Uzupełniona o pięć grup zawodowych to 1800 osób. Wśród nich dyspozytorzy ratownictwa medycznego, pracownicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz instytucji dostarczających tlen do szpitali. Skierowałem do ministra zdrowia prośbę o e, możliwość szczepienia pracowników. E, tych podmiotów w trybie priorytetowym. Pan minister się przychylił do tego. W grupie, do której szczepionka trafiłaby w pierwszej kolejności, nie ma pracowników handlu, o co od dawna wnioskuje NZZ Solidarność. Ci pracownicy będą objęci szczepieniem w zakładach pracy. Takie sygnały docierają do handlowej Solidarności od pracodawców. Pracodawcy chętnie uruchomią punkty szczepień na terenie sklepów. Tutaj jesteśmy z nimi w kontakcie. Chcemy, żeby umożliwić pracownikom taką, dać taką szansę. Szczepienia w firmach mają ruszyć w połowie maja. Wicepremier Jarosław Gowin prowadzi w tej sprawie konsultacje. Wczoraj pracodawcy spotkali się z ministrem Michałem Dworczykiem. Z rządu padła deklaracja, że akcja będzie szeroka i dostępna. W przypadku szczepień w zakładach pracy nie ma być już ograniczeń dotyczących roczników. Nie ma być ograniczeń dotyczących również współpracowników firm. Do końca tego miesiąca rząd ma wypracować już szczegółowe zasady prowadzenia szczepień w zakładach pracy. Tutaj nie ma żadnego elementu przymusowego udziału. Mówię nie tylko o osobach, które miałyby być poddane szczepieniom, ale przede wszystkim o samych przedstawicielach firm. To jest akcja całkowicie dobrowolna. W ocenie pracodawców szczepienie w zakładach pracy zwiększyłoby bezpieczeństwo pracowników. Miałoby też być oddechem dla gospodarki. W przypadku jednego konkretnego zakładu akcja ma objąć cały ekosystem firmy. Łącznie z podwykonawcami i współpracownikami zewnętrznymi, a także pracownikami z zagranicy, którzy mają legalny pobyt w Polsce.